Hej, cześć! Dzisiaj na kanale Little Fox, nowo założonym, robię pierwszy odcinek na temat organizacji, kategorii i różnych innych spraw. Czyli od razu mówię takie bardziej organizacyjne. Czyli ten kanał będzie podzielony na dwie części. Jedna będzie strefa beauty, druga będzie strefa zakupowa, ubraniowa, coś takiego. I ogólnie vlogi tam będą. Na pierwszej części, czyli jak mówiłam beauty, będę na przykład pokazywać, co w danym sklepie kupiłam, do czego to służy, ale to bardziej będzie takim beauty. Będę pokazywać, jak się będę malować, ale to taki bardzo lekki, bo ja mówię wam tutaj przed kamerą, że ja się mocno nie maluję. Teraz się świecę, bo przed chwilą zrobiłam mój demakijaż, bo miałam lekki makijaż. A to dlatego, bo użyłam trochę korektora, bo mam straszny megatronik. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale mam strefa. Przepraszam, dzisiaj się mylę, bo to jest mój pierwszy odcinek i trochę się stresuję, nie będę ukrywać. Widzę, że tu mi lampa mryga. No mryga tak świeci, ale to postaram się zniwelować na drugi odcinek. Jakoś postaram się to zakryć. Nie wiem, czy na drugim odcinku przypadkiem nie będzie tło, więc już jakiś plus będzie. No ale mniejsza z tym. Będzie podzielony ten kanał, jak już wcześniej mówiłam, na strefę beauty i haul. Na tej będę pokazywała, jak się będę malować, ale to naprawdę na jakieś szczególne okazje, do szkoły się nie maluję. Od razu mówię. I pewno będą mnóstwo, może nie mnóstwo, ale na pewno będą zastrzeżenia, że jestem za młoda, żeby się malować. Sama przyznaję, jestem za młoda, mam 11 lat, ale to i tak za mało, prawda? Pewnie tak będziecie teraz myśleć. Jeju, za młoda na makijaż. Ja się przeważnie maluję na tak bardziej ważniejsze, czyli na urodziny, czyjeś, na moje, na Sylwestra, na Boże Narodzenie. Czasami do sklepu, ale to opcjonalnie, bo odżywkę na rzęsy i to tylko tyle. Za bardzo makijaż to nie poświeci na chodzeniu po sklepach, ale tak wiecie. Żeby mieć dłuższe rzęsy i nie używać maskary. Przeważnie tak dlatego robię, ale teraz tutaj wam oświadczam, że bardziej takie w tym dniu, jak ile przeważnie będą trwać te odcinki. No i kiedy, jak, o której godzinie będą się odbywać odcinki. Szczerze to trochę jestem podenerwowana tym, czy mi to wyjdzie. Więc teraz wam się tu żegnam na razie. Ale prosiłabym cię tak osobiście, tak właśnie cię, żebyś zalajkował, zasubskrybował i najlepiej dał komentarz. Co o tym myślisz? Dobra, do zobaczenia.